Dobrze, dobrze, gdzie jestem pracownik już tyle. Dzień dobry. O, witam, witam. To pan. Przepraszam za spóźnienie. A czemu pan jest panią? Dlaczego pan jest panią? Dobrze, a więc witam w mojej restauracji, gdzie będzie pan pracownikiem. Restauracja, która się nazywa Sigm Foods, bo są tu prawdziwe Sigmy. A więc tutaj. O, Sigma! Dokładnie, a więc tutaj mamy stoliki dla gości. Tutaj mamy toalety damsko-męska, męsko-damska, dzieciom wstęp zabroniony. Tutaj tak mamy... Tak jest dla niepełnosprawne. Tutaj, proszę bardzo, właśnie w tym oto miejscu. A, dobrze, rozumiem. Dobrze, zapraszam, zapraszam. Proszę, drzwi zamykać. Tutaj mamy obsługę klientów, a tutaj tych, co autem podjeżdżają. Więc no... A, dobrze, takie drive-thru. Dokładnie, tutaj mamy kuchnię. Następnie tu mamy wyjście na piękne góry, widoki, tam wiatraki. No, tutaj idziemy jak te mundurowi przyjadą, czy co to. Tu jest lodówka. Rozumiem, rozumiem. O, tak trochę zimno tutaj. Złamał Matrixa. Dobrze. Spalam komputera i czas zamówić pierwsze składniki. Dobrze, a więc to zamówię, to. I tyle, jak to teraz zamówić? O, zakup. Dobra. The water? Nie wiem, co to. Proszę się przesunąć. No, przepraszam. A to... O, przesuń się! Jest! Stefek! Stefek! Ty żyjesz! No, też się cieszę, że cię widzę. O, dzień dobry, pani Stefku. Dobra, nie podrywaj, tylko bierz te rzeczy i nuś. Dobra, tu będą... Tylko dwie rzeczy nosisz. Dwie? Jedną wziąłem. A, tu będą bułki. A co ty trzymasz? Żona paszteciki wołę. Wierzcie się, mrożone rzeczy wkłada do lodówki! Mam się dzwonić pierwszego dnia! Wybraknę! Przesuń tę krówną dupę! Ale proszę się do mnie dobrze wyrażać! Przesuń tę grubą pi... Pierwszy. No proszę pana! No! To jest mój pierwszy, nie masz wypłaty przez rok. Gratulacje. No, jeszcze ci z pensji potrącę. Ale pan mi tak i tak nie płaci. No właśnie. Papier do pakowania burgerów. To tu będzie. Kocham tę grę. Ja się... to jest? Właśnie, kocham ten świat. Nie jest grę. Stefek, jadę z tobą! Przesuń się! A ty tutaj chciałbyś... Sigm Fooda. Dobra, pan to pobierze wszystko. Bo ja chcę zobaczyć, co się wtedy stanie. Stefek! Ile? Proszę siadać. Stefek, jedziemy! Coś nie ten. O mój Boże, Stefek! Nie! Stefek! Nie, Stefuś! Jeszcze ja! Nie! Wszystko twoja wina! Dzisiaj śpisz na dworze. Trochę dużo tych bułek. Ale to pan ich tyle zamówił. Nie pyskuj!
Trzeba zamówić więcej. Stefek, wróć! No proszę! Dobra, co to teraz mamy robić? Zły pomysł, skipować ten cały łóżek. O, Stefek! Stefek! Wróciłeś! Stefek je potrącił! Proszę pana, pan zepsuł fizykę! Co to fizyka? W przedszkolu mieliśmy tylko dodawanie. To wy mieliście dodawanie w przedszkolu? Bu! Pastefek. Dobra. No nie wiem. Chyba wypadałoby otworzyć. Zapraszam, zapraszam do Sigm Fooda! Jedzą tu same Sigmy! Tak! Idzie pierwsza Sigma! Witam, witam, witam! Robotnicza Sigma, która wygląda jak Stefek! Dożyć mu tam jakiegoś gratisa. Nie wiem. Halo? Co tam było? Dobrze, dobrze. Biorę bułkę. O, kotlet i bułkę, dokładnie. To nie kotlet. Widziałeś jakiś kotlet? No połóż to na ladę. No połóż to tu. A, bo trzeba wszystkie wyjąć. Dobra. Najpierw włóż do pojemnika na paszteciki. Idź obsłuż kolejnego. Pojemnik na paszteciki? Burger. Znowu burger. Chwila, bo my tu mamy kryzys. Tacki do burgerów, tacki do burgerów. A, to będzie to! Nie, to jest papier do pakowania. Prasuj, za co ci płacę? Pana... Pojemniki na składniki. Nie no. Najpierw włóż do pojemnika na paszteciki. Skąd ma wziąć pojemnik na paszteciki? Znalazłem! Dla pana potrzebujemy... Wiem. Dużo. Za jeden, dwa... Przewracaj je, jak będzie trzeba. A już trzeba. Przewracaj! Inwalidę zatrudniłem. Dobra, daj to, idź obsłuż, bo spalisz tam. O, nauczył się. No, lodówka otwarta, co ty robisz? No, panie, przy kasie. Przy kasie. O matko. To... O matko, proszę szybciej. Ale nie wiem, jak to się robi.
Jak było za więcej na tego. Czemu to nie mogę tak zrobić? Wiedziałem, że to się tak robi. I... Co pan zrobił? O! No i trzeba płynieć. A bo to ma... Aha, bo to nie jest na wynos! No właśnie, to coś ty zrobił. My mamy torby na wynos? Mówiłam, to jest na wynos. To mamy po prostu na tym, na tacy położyć chyba. Nie, no nie da się tak. Tak, no co? Gdzie jest taca? Na tacę. No o co im chodzi? Kup se klej. Podwójny hamburger. Co ty robisz? No trzeba tak zrobić. I co, i mam im po prostu go podać bez tacy? I kto to zamówił? Nie jest napisane kto. Wyszedł już ktoś, kto to zamówił. Jaja, co robicie? Ja ci dam hello. Ciężka ta robota. Co nie? No o co jej chodzi? Panie, chodź pan, Mietek przyjechał. Przejechał mnie. Już idę. Lepsza restauracja. Dobra. Połóżmy wszystko tak, jak miało być. Są nawet szafki. Jezu, jaka ta gra jest świetna. Co, jaka gra? To nie jest gra, pan. No, zaraz się. Pan nie musi chodzić po stole. Ale ja jestem Spider-Man. A co to takiego? O Boże, dzień dobry, pan, kim pan jest? Witam. Nowy. A, to ten spóźniony pracownik. No i cyk, minus 10 tysięcy z pensji. Aha, nie no. Nie, nie, nie. Dzień dobry. Witam. Jak pan to przez... O, mądre. O, dzień dobry. Witaj. Dobra, to już wszystko od Miotka, tak? Teraz to mówię jakiś witaj, a kiedyś to było... Dzień dobry. Hello, wina. I tak nie mówi. Umieść produkty na podłodze? Kogoś coś boli? Grillowanie burgera wołowego. Umieść paszeciki wołowe w pojemniku... To tyle już rozkminiliśmy. Daj mi to. Teraz cyk. Cyk. Kuźwa. Cyk. Dobra.
Dobra, będę przewracał. Dobra, dobra. To ja przygotowuję to te. Kurde, jak obrzus na święta. No. Dobra, otwarta restauracja. Nazwi samą restaurację? Gdzie? Ja to chcę zrobić. Jak ja mam ją nazwać? Nie wiem. Signum Food. Ale gdzie ja ją mam nazwać? O to chodzi. Wejdź. Idę, idę, idę. Kliknij tego Simona przed wejściem. Tylko bo pierwszy klient. Witam w Signum Foodzie. Jak go pościnał? Jest gotowy. Już zanoszę. Ja zanoszę. Witam, witam. Dobra. Proszę bardzo. Dobra, tam jest dobra. Ale misiek. Jeszcze jeden hamburger jest. Nie podjadać. O nie. Po prostu jakiś gościu tam siedzi, no name'owy. Dzień dobry, dzień dobry. Burger. No idź pan z tym. Ja mogę przyjmować zamówienia. Pan będzie robił, a tamten będzie donosił. Nie no, kapusiów to my nie chcemy. A co ja mam donosić, okej. Ale co on ma donosić? A! Będziesz nosił zamówienia do osób. Co trzeba? Hamburger zwykły. To tu jest. Tam gdzie ta kobieta poszła. Tam gdzie ta kobieta poszła, stolik numer 5. A łatwa ta praca. Na razie nigdzie. To po prostu stoi tu. Witamy w Signum Foodzie. Zwykły burger. Zamówienia. Stoik numer 15. Nie w tą stronę, nie w tą stronę, nie w tą stronę. Tam. Nie. A tu. Wziął. Tu. Nie to uważnie, jak w stoliku. Dobra, widzę, widzę, widzę. No tu, pod ladą, pod ladą, pod ladą. A, dobra. Wracam pana. No i to wiesz, co możemy robić? Ja ci będę tu dawał. Ja ci będę tu dawał, a ty będziesz mu dawał. No dobra. Klient! Hamburger. Podwójny hamburger. Już się robi. Tu śmigł jednego. O, proszę pana. Proszę, proszę bardzo. Gdzie ludzie chodzą? Podwójne? Tak, podwójny stolik numer 14. Macie tego? Tego nosa... No. A nie. Do 14. Hello. Zwykły hamburger. No to jest już tam. Powiedział, że nie. Proszę pana. Gdzie? Do jedynki. A to co ty trzymasz? Do 14 chyba był. To powiedział, nie że wiem, nie bo nie poszedł. Jest... A, no to postaw. Nie jest nawet opisane, że są podwójne. To jest... hamburger zwykły. To nie wiem, czy to był. Dwa. To jest chyba zwykły albo podwójny. Co ty z nim robisz? No nie ma innego wyboru. Weź pan, weź pan, weź pan. Dobra. Proszę pana. O panie misiek. Co? Do burger. A do kogo? Pod...
masz tam zamówienie. Gdzie? Do pana robotnika z wielkim hamburger. Dobrze, dobrze. To nie mam pewnie, że to jest zamówienie. Jezu Chryste. Aha, pan już dał. Ale dałem. Zwykły do tego pana. No proszę pa... Proszę patrzeć, kto gdzie idzie. I proszę wziąć te. Stoik numer 3 i 6. I chwila, bo właśnie mi się... burgery. Jak się je obraca? A tak. Taka panienka w blond włosach, zwykły hamburger. Zaraz, pieką się. Mam jakieś serwisy czy coś. Proszę pana, proszę prasować jak należy. Tutaj powinien pan wskaźnik. Wyrzucić te opierki. No już jedna wyszła. No i ta czerwona. Halo, zwykły hamburger. No już, już, już. Dwa zwykłe. Do panienki w blond włosach. Nie. Do tej? No nie! Proszę, kto gdzie chodzi? Do tej naprzeciwko. Podwójny hamburger. Proszę bardzo. Jest podwójny? Tak. Numer 3 podwójny. A zwykły 13. Numer, stolik numer 3 podwójny. To nie był podwójny, co powiedziałem, podwójny. Jak to? The fuck? Nie, powinno być opisane, że to jest na przykład podwójny. Podwójny, no z czego się składa podwójny? No podwójne mięso. I stolik numer 16, no to już przygotowuję. Proszę bardzo, podwójny. Co wy robicie na kuchni? No do roboty. Numer 16 podwójny. 14 też. O, też nie był podwójny, no panie. No przecież robię podwójne, panie. A ten jest podwójny czy jaki? Podwójny. No właśnie nie wiem, o co z tym chodzi. Jeden podwójny, jeden zwykły. Tak z tego zwykłego mogę dać. To podwójnego trzeba poczekać. No podwójny. O, zniknęło. Wyszła. Gdzie? Dzień dobry, witam w Sigm Foodzie. Witam, witam. No tak, podwójne mięso i jedna bułka. No to podwójnego jej dajcie. A który jest podwójny? Bo nie jest opisany. No nie wiem. Wy macie tam miszmasz. To jest chyba podwójny. Strzelajcie. Strzelanie daje nam na minus, jeśli chodzi o popularność. Ale co panu poradzę, no? A poza tym, wie pan co? Udałoby się chyba już zamykać. Teraz, gdy ja tu upiekłem te... Pięknie na jutro. No to chwila, no to pochowajmy te no. zamówienia. Te już zapakowane wyrzućmy, ale tutaj te bułki itp. No to po ten.
Schowajmy. Nie wiem, nasz pracownik w ogóle przestał ogarniać, co się dzieje. Niech pan patrzy, kto gdzie idzie. Bo to jest nieprofesjonalne. Rozumiesz? Ja daję przewidowe pomogę. O, na pewno. No. O tym jak nawet pan. Dobrze, nie kłócić się. Proszę zakończyć dzień. No. Do widzenia. Wychodzimy. Widzimy się jutro. Jezu Chryste.